myślę, że następuje ten moment, kiedy wręczymy nagrody książkowe laureatom. Ja będę przypominać laureatów. Natomiast jest mi bardzo miło, że jest dzisiaj z nami zastępca prezydenta miasta Oświęcim, pani Maria Kendra. I miło bardzo będzie, jeżeli wręczy pani nagrody laureatom. A ja zaczynam w takim razie wywoływać laureatów. I tak, w kategorii poezja śpiewana, nagrodzona, nominowana również do udziału w eliminacjach rejonowych, a z eliminacji rejonowych nominowana do eliminacji wojewódzkiej Aleksandra Matra. I Anna pomyślała, że mała ma kaczy wód.
Oczywiście wyrośnie z tego. Skończyła dopiero 5 lat. Spojrzała na córeczkę, uśmiechnęła się z pobłażliwą czułością i wróciła do pracy. Mamo, mamusiu, anioły fną po niebie, anioły! Druga nagroda, Maria Owczarek. Kiedy wracałam z muzeum, pogubiłam wszystkie dzieci. Miałam ich wszystkich 17. Same starszaki. I jakoś by się doturlało do tych swoich domów rodzicielskich. Wszystko by ucichło, ale nie. We wtorek wybuchła bomba. Wzywają mnie do dyry. No to idę. Wchodzę. I pierwsza nagroda, Kamil Strzelczyk. Znam się na tym, więc poznam to, że to nie jest byle jaka sztuka. To nie jest troska wyrobnika ani kalkulacja publiczna. Ale nadzieja bezwzględna i okrutna. Nadzieja zniszczenia się i kreacja erotyczna. O, jak pięknie w palcach tego głupca. Śmigny ostatni. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam podziękować młodzieży, młodym ludziom, którzy zechcieli wziąć w tego repetycji konkursu udział. Dziękuję organizatorom, Pracownikom Kultury. Dziękuję szanownemu jury. Gratuluję Wam sukcesu. Wszyscy jesteście wygrani. Idzie pięknie i obiektnie. Ważnych sprawach. Serdecznie dziękuję Wam za ten udział i życzę Wam sukcesów, spełnienia się w tej pasji, którą po prostu ogarnięte są Wasze serca, umysły. Mówcie pięknie o pięknych rzeczach. Zapraszam do kolejnych edycji. Było tam mocowań, łaski, zadyszania, kiedy chłopak skoczną pannę dogania. Byłoż tam całowań, pisku, zamieraj, gdy do drzewa chłopak pannę przypierał. A łoskotu, chichotu, przeciwie, bo majstrówny były bardzo lechczywe. I mówiły im na uchu sekrety, i szeptały, rozemdlałe, o lecie! Szeleściły panny po mchu, po chruście, upraszały ich najmilej, oj puść mnie! Cycki u nich, gumiaste, jak kraca. Jak nacisnąć, to wklęcie. Potem wraca. Posięga, nagniatali. Może strzeli. Z mlecznych czasów pamiętali. Pragnęli. A to były już wiedzące dziewczyny. Miały one tej lubości przyczyny. A najsłodziej śpiewała ta jedna, tacikowi, Kaleczkowi wierna, że on, kulos, nie mógł ganiać po lesie, to go sama na swoje gniazdo zaniesie. Było ono na drzewie słowo. W leśnym niebie, w liściastym obłoku, było ono koszel, łonem, gdzie są w matkach dziecięta noszone. To ten tacik w tym gnieździe się skuli, a ta Erna miłosierna go tuli, tuli w ciepłych, pachnących oplotach. A on płacze, że jest wielki sierota. Przy chłopakach odstawia chłopaka, a jak sam jest, to by tylko płakał. Biedny chłopak, dziadyga ubogi, ani ojca, ani matki, ani nogi. To ta Erna niebo roztworzyła. A tam jego noga chodziła, to on złapał tę nogę, przystawił, skoczył z drzewa i z chłopcami się bawił. Ale pierwsza
ich i siebie. Najwięcej siebie nienawidzi. I nawet trupa nienawidzi. Jego. Biednego. Kochanego. W tej bliskiej trumnie niesionego. Pompy się wstydzi. Kwiatów wstydzi. I tych moskali na pogrzebie. Tego welonu żałobnego. Zmiłujcie się nade mną biedną. Wyrwę się. Pójdę. Wszystko jedno. Ucieknę. Kostia, miły drogi. Matko najświętsza i jedyna. O matko Polko. Przypomina. O matko Polko, gdy u syna twego na czole i urywa, i pod welonem, który spływa z czoła na łono, gładzi ona dzieciątkiem napęczniałe łono. Błogosławiącą głaszcze dłonią i z niewinnego czółka ściera straszliwe piętno. Znak Kaina. Brzęk! Brzęk! Brzęk w oficerskim tłumie! Bębny żałobne grochem drobnym biją. 16 pójdzie trumien przez miasto. Pójdzie długi szereg sierot i wdów. A zamordował kto? Jej mały oficerek. Przystaje oficerska wdowa. Przystaje tłum. I brzmi powstaje. W drodze z cmentarza napotkała 16-krotny wydłużony, gęsto policją otoczony pogrzeb tych przedwczorajszych ofiar. Nie drgnęła. Zimna i zuchwała wprost w oczy wdową spoglądała. Przez 3 miesiące smutna, dzika, chodziła modląc się wśród kwiatów, aż legła, córkę dając światu w samotnym domku ogrodnika. Jeszcze coś chciała szepnąć tymi wargami, nieco mięsistymi. Kiedy na piersi opadła głowa i zmarła,